Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Kołodziej, ja i w dzisiejszym odcinku powiem Ci o siedmiu rzeczach, o których nie wiedziałem, kiedy zacząłem prowadzić własną firmę i miałem wtedy 21 lat. Jeżeli jesteś młodym, początkującym przedsiębiorcą i chcesz się szybko rozwinąć, albo dopiero zamierzasz założyć firmę, to w dzisiejszym odcinku powiem Ci o rzeczach, o których ja nie wiedziałem, a o których dowiedziałem się zbyt późno. I według mnie warto o nich wiedzieć na samym początku. Więc punkt pierwszy to jest przede wszystkim to, że nie da się jednocześnie pracować na etacie i rozwijać firmy. To znaczy da się, ale wyniki będą bardzo słabe. Tak samo nie da się jednocześnie studiować i mieć dobrych wyników w biznesie. Widzisz, jeżeli chcesz być dobry w biznesie, to musisz wybrać albo praca na etacie, albo biznes. Oczywiście na początku możesz te pierwsze tygodnie pracować na etacie, żeby mieć jakieś tam finansowanie i potem po godzinach rozwijać firmę, ale zawsze będziesz się hamował w rozwoju. U mnie to było tak, że jak ja byłem na drugim roku studiów, to założyłem własną firmę. To już był koniec, tak? To już był tam, powiedzmy, no, pomiędzy drugim a trzecim rokiem to był. Pierwsza kampania była w czerwcu, gdzieś tam w okolicach sesji, a od nowego roku tak naprawdę już, czyli od trzeciego roku już miałem własną firmę, która już była zarejestrowana na mnie, która zresztą działa do dziś. I Powiem szczerze, na trzecim roku chciałem od razu zrezygnować. Nie chciałem chodzić już na studia, ale bardzo mocno namawiała mnie mama, namawiała mnie żona, więc zrobiłem tak, że zredukowałem swoją to jakby działalność studenta do zera, praktycznie do zera, bo musiałem chodzić na, nie, na część wykładów, żeby mieć obecność, żeby to jakoś zaliczyć. Co oznaczało, że o 10-11 już byłem w domu i wtedy prowadziłem swoją firmę. Ale tak naprawdę najlepsze wyniki miałem w momencie, kiedy praktycznie już przestałem chodzić na jakiekolwiek zajęcia. I teraz tak, Mike Gary, nie wiem czy kojarzysz, mówiłem kiedyś o, tym, o tej osobie na tym kanale, założył kiedyś taką stronę True About ABS. On był trenerem personalnym, pracował jako trener na siłowni i jednocześnie sprzedawał e-booka o tym, jak mieć płaski brzuch. I wyobraź sobie, że zarabiał 5000 dolarów miesięcznie, będąc jednocześnie trenerem personalnym i jednocześnie sprzedając e-booka. W momencie, kiedy zrezygnował z pracy na etacie i zaryzykował praktycznie wszystko i poszedł do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zaczął tak błyskawicznie rozwijać firmę, że dzisiaj jego firma zarabia milion dolarów miesięcznie. Tak? Jest królem na clickbanku. Był, tu, był na przykład w podcaście Timothy Ferriss i tam właśnie mówił o tym, że jego firma zarabia ponad milion dolarów miesięcznie i cały czas ma perspektywę dalszego rozwoju. Co oznacza, że jeżeli faktycznie chcesz osiągnąć sukces w biznesie, to trzeba coś wybrać. Albo właśnie jest to praca na etacie. Albo jest to własna działalność gospodarcza. Nie da się na dłuższą metę ciągnąć jednego i drugiego. A niestety zauważyłem, że niektórzy tak robią, i na przykład rozmawiałem kiedyś przez telefon z naszym tutaj widzem i powiedział mi, że on jednocześnie chce rozwijać firmę i chce jednocześnie studiować prawo, co według mnie w ogóle się wyklucza. I tak naprawdę wydaje mi się, że on jeszcze nie wie, co czyni, bo jak ja pamiętam swoje początki tych studiów, ten szczególnie pierwszy rok, ja byłem na wydziale lekarsko-dentystycznym, ale. O profilu ratownictwo medyczne, to pamiętam jak moi koledzy, ja już miałem bardzo ciężko, a pamiętam jak moi koledzy z medycyny nie mieli przez pierwsze, powiedzmy, półtora do dwóch lat, nie mieli w ogóle życia. To jest po prostu wycięty odcinek życiorysu, w którym tylko i wyłącznie siedzisz i zakuwasz. Są e, na przykład te, te pierwsze najtrudniejsze przedmioty, tak naprawdę są na samym początku, więc jeżeli masz taką anatomię, gdzie masz szpilki, czyli się po prostu przychodzi profesor wbija ci szpilki tak, w zwłoki i ty trzeba, trzeba musisz powiedzieć, co tutaj jest za mięsień, to jest to bardzo trudne. I tak samo wydaje mi się, jeżeli chodzi o studiowanie prawa. Prawo jest tak duże, rozległe i tak szerokie, że nie da się jednocześnie pogodzić studiowania czegoś takiego. Z studiowaniem i prowadzeniem firmy. Wydaje mi się, że nawet studiowanie, nie wiem, pszczelarstwa może być kłopotliwe z prowadzeniem własnej firmy, ponieważ brakuje ci skupienia na tym elemencie, czyli na, ty, na tej własnej działalności, jeżeli poświęcisz swój czas, energię na własną działalność i naprawdę się w tym zaangażujesz w 100%, to musisz odnieść sukces albo po prostu poniesiesz porażkę. Ale no, jeżeli naprawdę dasz siebie 100%, to jest spora szansa, że ci się uda. A jeżeli dasz siebie tylko 50%, 40%, no to jest spora szansa że ci się po prostu nie uda. Druga rzecz. To jest taka, że nie musisz iść na studia, żeby osiągnąć sukces w biznesie. I to jest takie mega nieporozumienie tutaj nas i od razu wyjaśniam o co chodzi. Jeżeli ja mówię o tym, że niepotrzebne ci są studia, to ludzie, którzy studiują, zawsze bronią studiów, tak? Mówią, co ty gadasz, ludzie z listy najbogatszych Polaków mają studia, tak, ale zapominasz też o tym, że ci ludzie z tej listy najbogatszych Polaków w latach 90. nie mieli wyższego wykształcenia i bardzo często dzisiaj to są potomkowie właśnie tych osób, które nie miały wykształcenia w latach 90. i odniosły ogromny sukces. I ja również teraz, że jest taka tendencja, że dzisiaj wszyscy idą na studia, więc zrobienie tej studiów nie jest jakoś specjalnie trudne. I, ale generalnie to jest tak, że ci, którzy mają te studia, chodzą na studia, są nauczycielami, to będą mówili, jak ty możesz mówić tym młodym ludziom, żeby nie szli na studia. No ale prawda jest taka, że kasierka w Biedronce zarabia więcej niż magister, nie wiem, resocjalizacji, czy nawet nauczyciel, więc to pokazuje, że faktycznie te studia już dzisiaj nie mają takiej mocy, jaką miało w latach, powiedzmy tam, nie wiem, 80. 70. I teraz kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest taka, że jest druga grupa ludzi, która w ogóle się nigdy nie uczyła, nie chce im się uczyć i mówią, widzisz, mówiłem ci, nie? Po co mi, po co, po co studia? I, I tak mi się nie chciało uczyć, więc nie ma sensu iść na studia. Ale okej, okay, na studia nie musisz iść, ale to nie oznacza koniec twojej edukacji. I to jest ta zła wiadomość dla osób, którym się uczyć nie chce. Będziesz musiał się uczyć cały czas. Jeżeli będziesz chciał być dobry w biznesie, będziesz czytał więcej niż ludzie, którzy są teraz na studiach, będziesz uczył się więcej, będziesz sporo czasu poświęcał na własną edukację i będziesz wydawał na to kupę kasy. No bo jeżeli chcesz być w czymś dobry, to musisz po prostu mieć wiedzę. I teraz to, co na przykład mi się tak wrzuca w oczy i taka ciekawa historia z mojego życia, to jest taka, że miałem kolegę, który prowadził biznes i ten biznes zarabiał, tak powiedzmy, na czysto 30 tysięcy złotych. No i on wpadł na to, że on pójdzie sobie na studia MBA. Cała Całego rodzina miała wyższe wykształcenie, więc on postanowił, że okej, okay, zarobi sobie kasę, odłoży sobie pieniądze, więc będzie sobie szedł na, na takie studia MBA. I nie takie, które tutaj są jakieś tam zaoczne, tylko pojechał faktycznie do Stanów, do Nicei, gdzie studiował te MBA. No i mówiliśmy mu o tym w naszym mastermindzie, że jest to totalnie bez sensu, ale uparł się. No, i przyjechał po tych wszystkich latach, i ja się go pytam, czy to w ogóle miało sens, czy to studiowanie miało sens. I on powiedział mi: Tak, oczywiście, dowiedziałem się, jak prowadzić duży biznes, nie? I zadałem mu kolejne pytanie: Czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na Twoje zarobki? On twierdził, że nie, ale to wpłynie na jego zarobki. Nie musi tak być. Oczywiście takie studia mogą Ci pomóc zarządzać dużą firmą, nawet jakąś korporacją, ale niekoniecznie to wpłynie na Twój biznes. Jeżeli będziesz miał żyłkę do interesu, w takim sensie, że będziesz się uczył, będziesz cisnął, zmienisz swoją mentalność, staniesz się prawdziwym przedsiębiorcą z krwi i kości, to prawda jest taka, że nie potrzebujesz studiów. Ponieważ jeżeli będzie ci brakowało wiedzy lub kompetencji, to zadróżnij sobie menadżera, który takie studia ma. Więc pójście na studia wcale nie powoduje, że będziesz, nie wiem, jakiś super inteligentny i będziesz lepszy od tych przedsiębiorców, którzy po prostu nie mają tych studiów. Co więcej, zmarnuje sporo czasu. Jeżeli pójdziesz na jakieś takie naprawdę konkretne, powiedzmy sobie wyjebane studia typu MBA, to wydasz na to kupę kasy, bo takie studia nie są tanie. Ok, następna rzecz. Zauważyłem, że wielu początkujących przedsiębiorców, szczególnie jeżeli są młodzi, to oni przede wszystkim szukają jakiegoś pomysłu na biznes, czyli szukają jakiegoś sposobu który da im pieniądze, który spowoduje, że firma im się rozwinie. Tymczasem to, co nauczyłem się po wielu latach, to jest to, aby nie patrzeć w ogóle na rynek w tej perspektywie, tylko żeby znaleźć problem, który ma duża część ludzi i starać się go rozwiązać. Ponieważ jeżeli jest jakaś grupa ludzi, już jest na rynku, jakaś grupa klientów, która ma konkretny problem i potrzebę transformacji, to jeżeli Ty zaproponujesz rozwiązanie lepsze niż konkurencja, automatycznie ci ludzie i tak przejdą do Ciebie. I im bardziej będzie to dopasowane dla, do rynku, tym łatwiej Ci będzie sprzedawać. I teraz zobacz sobie, nie wiem, ja ostatnio widziałem taki program o Bill Gatesie, który powiedział, hej, dużym problemem dzisiaj w Afryce jest to, że nie ma tam ubikacji. Przez to całe te, wiesz, odpady generalnie lądują do rzeki, a ludzie się potem w tym myją, piją z tego itd. i tak dalej przez to się zarażają różnymi chorobami. Więc to jest ogromny problem, tak? Afryka to jest ogromny problem i on postanowił zrobić jakiś innowacyjny Produkt, którym będzie spalarnia, spalarnia po prostu tych odpadów, także ubikacja od razu będzie spalała, przetwarzała te odpady i wydawała czystą wodę. Więc generalnie rozwiązanie super, tak? Oczywiście bardzo kosztowne, musiał znaleźć inwestorów i tak dalej. I udało mu się wyprodukować tam ubikację, która tam kosztuje powiedzmy nie wiem 100 czy 200 dolarów, bo to musi być tanie, jeżeli chodzi o Afrykę. Bo nikt za to nie zapłaci dużych pieniędzy i udało mu się rozwiązać duży problem, co oznacza, że w przyszłości taka firma może zarabiać miliony albo miliardy, miliardy dolarów z tego względu, że rozwiązała poważny problem. Okay? Tutaj niestety Afryka, no ja nie widzę tu jakiegoś dużego potencjału zarobkowego, ale to, co on pewnie robi, to jest rozwijanie się i, i próba zmiany świata. Ale to, co Ty jako przedsiębiorca powinieneś robić, to znaleźć problem, który mają ludzie i próbować go rozwiązać. I problem zawsze można rozwiązać na wiele sposobów. Powiedzmy, nie wiem, jest branża odchudzania, jak ktoś próbuje schudnąć. Można zaproponować ćwiczenia, zaproponować dietę, suplementy, jakiś specjalny program w czasy odkudzające. Tak naprawdę forma to już zależy od Ciebie. Chodzi o to, żeby znaleźć grupę ludzi, która ma problem i znaleźć i zaproponować rozwiązanie. I to jest znacznie potężniejsze, tysiąc razy potężniejsze, niż szukanie jakiegoś pomysłu na biznes. Okej. Okay. Założę kolejną agencję marketingową. No ale takich agencji jest sporo, tak? Jak ty się tam wybijesz w takiej agencji reklamowej? To nie będzie takie proste, nie będzie takie łatwe. Znajdź ludzi, którzy mają problem na przykład, że ich, re ich reklamy nie konwertują i teraz pokaż im, co możesz dla nich zrobić. Czyli możesz zrobić lejek sprzedażowy, możesz zrobić ofertę, możesz zrobić reklamę i w ten sposób podniesiesz wartość swojego produktu czy usługi, ponieważ ty patrzysz na transformację klienta, na jego problem, a nie na to, że istnieje coś takiego jak pomysł na biznes typu agencja reklamowa. Ok, następna rzecz, to przede wszystkim powinieneś skoncentrować się na kliencie, i to jest najważniejsza rzecz i tak naprawdę reszta przyjdzie sama. I co mam na myśli w kwestii koncentracji na kliencie? Jeżeli jesteś w stanie stworzyć taki produkt, taką usługę, żeby rozwiązać bardzo duży, palący problem rynku, który wymaga transformacji, klienci po części będą się znajdować sami. Będzie łatwo ich pozyskać. Dam ci przykład taki bardzo ekstremalny. Załóżmy, że odnalazłeś lekarstwo na raka. I jest to lekarstwo, powiedzmy, które kosztuje 30-40 tysięcy złotych. Nie jest to mała suma, ale to lekarstwo jest w stanie wyleczyć każdego raka. To czy potrzebujesz jakiegoś dużego, nie wiem, silnego marketingu? Potrzebujesz najlepszych marketingowców na świecie, żeby to sprzedać? Oczywiście, że nie. To się będzie sprzedawało jak świeże bułeczki, bo problem jest bardzo duży, dotyka wielu ludzi. I jesteś mega skoncentrowany na kliencie. Ale ta koncentracja na kliencie zależy również od innych czynników, takich jak na przykład reklama. Chodzi o to, żeby zawrzeć w reklamie takie słowa, które rezonują z Twoją grupą docelową. I tutaj musisz bardzo dobrze poznać swojego klienta. Kolejnym elementem jest Twoja oferta. Ludzie starają się sprzedać produkt, totalnie nie patrząc na to, jakie potrzeby, wymagania i, i w ogóle kim jest klient, tak? Im lepiej oferta jest nakierowana na klienta, im bardziej uderza w jego takie cingle emocjonalne, tym łatwiej jest to potem sprzedać. I sam produkt powinien być dopasowany maksymalnie do konkretnej grupy docelowej, do klientów. W ten sposób ten marketing, produkt, to wszystko się mega spina. Oczywiście, jeżeli tutaj masz ten problem, to zachęcam się do tego, żebyś kliknął sobie link, który znajduje się pod tym nagraniem. Tam masz mój bezpłatny trening, możesz też umówić się z moim zespołem, a my ci pomożemy to zrobić. Następna rzecz, o której tutaj przede wszystkim wiedziałem, ale w ogóle nie robiłem tego, nawet nie zwracałem na to uwagę, to jest taka, że jeżeli zaczynasz budować swoją firmę, to musisz być minimalistą i bardzo mocno oszczędzać w kwestii kosztów, wydatków, ale w kwestii również innych rzeczy. Przedsiębiorcy mają taką tendencję do tego, żeby bardzo szybko się, nie wiem, lansować, nie? czyli jakiś samochodzik w leasing, jakieś nowe biurko, jakieś, nie wiem, nowe fajne rzeczy, a tak naprawdę to jest głupota, największa głupota, której w ogóle nie potrzebujesz, i idealnym przykładem jest tutaj Warren Buffett, który powiedział kiedyś, że Ameryka nigdy by nie była taka bogata, gdyby ojcowie założyciele od razu wydawali wszystkie zarobione pieniądze. I jeżeli popatrzymy sobie na Buffetta, to on tak naprawdę w swojej historii nie miał jakichś takich zjazdów, tak? takich ekstremalnych bankructw, i nie wiem, no cały czas zwyżkował, cały czas się jego marka, firma i fundusz rozwijał, ale nie miał takich zjazdów. I najlepsze jest to, że on cały czas zarabiał dużo pieniędzy i dużo pieniędzy odkładał, bo mega minimalistą miał tak zwany dochód asymetryczny, czyli dużo zarabiał i mało wydawał. I teraz, kiedy przychodziły trudne okresy na rynku, czyli przychodziły takie zjazdy, jak na przykład w 2008 roku, kiedy tak naprawdę miał się zawalić cały system bankowy, kiedy Lehman Brothers zbankrutował, to Warren Buffett był wtedy tym wielkim ubezpieczycielem Wall Street. To on w tym momencie rozprówał worek, to on w tym momencie kupował super tanie aktywa, to on właśnie dofinansowywał banki i zarabiał potem na tym kupę kasy, ponieważ kiedy ty prowadzisz firmę i dużo zarabiasz i rezygnujesz z całego tego lansingu, bansingu i tak dalej, tak? Kurczę, jeżeli ja patrzę na ludzi, którzy działają nawet na takim YouTubie, to oni to są bardzo często są mistrzowie lansu, bansu i tak dalej i oni wydają kupę pieniędzy na różne rzeczy. Oczywiście to imponuje początkującym, ludziom, którzy tak naprawdę nie są w biznesie. I w taki sposób też można działać. Ale to, co ja robię, to jest dokładnie odwrotność tego. I w momencie, kiedy pojawiają się trudne okazje na rynku, ja wykorzystuję ten moment, żeby przejmować właśnie tą ten rynek, a po drugie po to, żeby po prostu inwestować, to dosyć agresywnie. I nie mam w ogóle, wiesz, takiego ciśnienia, kiedy coś złego się dzieje, ponieważ ja wiem, że firma, ja i tak dalej jesteśmy zabezpieczeni na następne lata i my możemy sobie przejść przez kryzys nawet czteroletni i dalej się rozwijać. Ale nigdy bym tego nie zrobił, gdybym cały czas wydawał pieniądze. A to, że ja ci mówię, żebyś oszczędzał, nie wydawał i tak dalej, to nie jest kwestia tego, że ja sobie to przeczytałem w jakiejś książce i stąd to wiem tylko dlatego, że jak ja zaczynałem rozwijać firmę i wyszedłem z biedy w bardzo szybki sposób do tego, że miałem naprawdę dużo pieniędzy, to mi odbiło. I tutaj muszę się przyznać, tak? Deskorolki elektryczne, drogie zegarki, biżuteria, wyjazdy, czyli wydawałem pieniądze na głupotę i pomimo bardzo dużych zarobków ja cały czas byłem spłukany i zastanawiałem się, jak to się dzieje, że ja zarabiam dużo, a cały czas nie mam, nie? No, i wtedy, kiedy właśnie zmieniłem swoje nastawienie, swoją mentalność, zrozumiałem, że pieniądze to nie jest zabawka, tylko to jest pewne narzędzie, które można wykorzystywać w biznesie, automatycznie wszystko w moim życiu się zmieniło. Było mi dużo, dużo, dużo łatwiej, tak? Dużo łatwiej w życiu. I moja firma zaczęła się fajnie rozwijać. Następną rzeczą jest skupienie, i tutaj wielokrotnie o tym mówiłem, ale przedstawię Ci dzisiaj fajną historię z Apple'a, która miała miejsce i która pokazuje, jak ważne jest skupienie. Pewnie jak znasz, wiesz historię Apple'a, bo zobaczyłeś sobie tam jakiś film, a przeczytałeś jakąś książkę, to wiesz, że Steve Jobs, kiedy był na początku w tej firmie, ona się bardzo fajnie rozwijała, ale w pewnym momencie został wyrzucony z firmy matki i tak naprawdę wtedy założył Pixel. Ale Apple, kiedy właśnie pozbyło się Jobsa i kiedy całkiem dobrze sobie radziło, to naraz zaczęło wprowadzać tysiące różnych produktów. I część tych produktów oczywiście nie miała sensu. Apple pracowało nad mnóstwem projektów, nad mnóstwem produktów i wtedy tak naprawdę, wiesz, było głupie. Ale teraz, co jest bardzo ważne w tej całej historii, to to, że oni do, doprowadzili praktycznie tą firmę do bankructwa. Przyszedł taki okres w w historii Apple'a, że mieli pieniędzy na 30 dni. Gdyby minął ten okres 30 dni i czego, czegoś by nie, nie wykombinowali, musieliby ogłosić bankructwo. I wtedy pojawia się ten słynny Steve Jobs, który wraca do Apple'a. Jak syn marnotrawny, tak, ale to nie był taki syn marnotrawny z historii biblijnej, tak, tylko to był taki syn marnotrawny, no bardzo konkretny, marnotrawny, bo on przestał marnotrawić i naraz okazuje się, że ucina 80% działań, które robi Apple, wyrzuca 80% produktów z firmy i skupia się na podstawowej działalności firmy. I dzięki temu, że oni mają bardzo mało produktów, kierują całe te pieniądze, które jeszcze mają w marketing, tylko tych produktów, które się do tej pory najlepiej sprzedawały. Totalna koncentracja, totalny fokus na efektach i naraz się okazuje, że Steve Jobs w ciągu kilku lat z firmy, która miała kasy na 30 dni, robi najlepiej zarabiającą firmę, najbogatszą firmę na świecie, tak? Więc było to w ogóle możliwe właśnie przez to skupienie. I teraz, kiedy ty jesteś początkującym przedsiębiorcą, to masz ograniczone możliwości, ograniczony budżet, ograniczony czas. Czas jest tak naprawdę największym Ogranicznikiem w Twoim wypadku, więc zamiast go trwonić na Facebooka, Instagrama, napisanie bloga, na nagrywanie materiału na YouTube'a, powinieneś cały ten czas przeznaczyć na zrobienie dobrej oferty, dobrego produktu i dobrej reklamy. I cały ten czas właśnie tam fokusować, wszystkie pieniądze fokusować na jednym dobrym produkcie, który jest lepszy od, od, od produktów konkurencji. I wszystko fokusować tam. Wszystko tam fokusować. Nie tysiąc lejków nie tysiąc ofert, nie tysiąc produktów, tylko fokus. Czyli skupiamy się totalnie na tym jednej konkretnej rzeczy i naraz okazuje się, że wszystko idzie Ci w górę. I im dłużej będziesz w stanie to utrzymać, tym tak naprawdę będziesz szybciej się rozwijać. No niestety potem przechodzi tak, że się wszyscy rozpraszają. ok i ostatnia rzecz, która według mnie jest bardzo ważna, to jest to, że to jest przede wszystkim taki apel do hejterów że to, co dzisiaj masz, to jest suma tego, co robiłeś w przeszłości i jeżeli chcesz zmienić przyszłość, to musisz dzisiaj wziąć odpowiedzialność i po prostu pewne rzeczy pozmieniać. Zamiast być zazdrosny o, tym, o to, że twoja konkurencja radzi sobie lepiej, zamiast atakować kogoś w internecie, zamiast, nie wiem, pisać jakieś kłopoty na czyjś temat to odpowiedz sobie na pytanie komu ty tak rzeczywiście szkodzisz bo szkodzisz tak naprawdę sobie wszystkie te złe emocje one są w tobie nie w obiekcie który ty tak naprawdę atakujesz i po ludziach którzy bardzo często są popularni sławni to spływa jak po kaszce tak a ty sobie robisz krzywdę. Jeżeli chcesz cokolwiek zmienić w swoim życiu, to musisz być odpowiedzialny. Musisz mieć odpowiedzialność na siebie i tak naprawdę zacząć zmieniać i kreować swoją przyszłość. Więc mam nadzieję, że te siedem rzeczy naprawdę pomogą wszystkim młodym przedsiębiorcom, którzy dopiero wchodzą w ten świat. Jeżeli oczywiście chciałbyś więcej informacji na ten temat potrzebowałbyś więcej wiedzy, to zasubskrybuj ten kanał, daj mi łapkę w górę, zostaw mi komentarz, sprawdź również linki, które znajdują się pod tym nagraniem, no i zobacz moje poprzednie materiały o tym, jak znaleźć pomysł na biznes i zobacz playlistę Wakacyjny Challenge. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej i widzimy się następnym razem.